Działa Daria Grand Prix nam się tutaj zapowiada, no ale żeby ono było tak do końca, Rafał, polskie, to muszą tutaj stanąć na wysokości zadania nasi reprezentanci jeszcze w wyścigach półfinałowych. Dobry wybór Sebastiana, pierwsze pole? Tak, ja myślę, że do wyboru było pierwsze i czwarte, bo te pola są zdecydowanie najlepsze. Sebastian chyba w poprzednim swoim starcie jechał z pierwszego pola, znaje, wie, gdzie, jaka znajduje się kolejna i, no i dobrze z niego wystartował, także myślę, że tutaj na prawo serii też. Dzisiaj bardzo ładnie, trzeba powiedzieć, ze startu się sprawuje ten sprzęt. Miejmy nadzieję, że teraz będzie podobnie. Sebastian Ułamek, Lee Adams, Kenneth Bier i Andreas Jonsson wystrzeliwuje fantastycznie z pola zewnętrznego. Bier bardzo daleko od krawężnika. Na miejscu drugim Adams, a więc chce się tutaj pożegnać naprawdę w wielkim stylu. Na razie w tej fazie wyścigu Adams jest w najważniejszej gonitwie dnia, więc w wielkim finale. Ale jeszcze za plecami szalejący Jonsson, szukający szczęścia na dużej. Kenneth Bier, który teraz przedarł się. No właśnie, jeszcze nie możemy tego stwierdzić z całą stanowczością, bo AJ przy krawężniku. Kenneth Bier wybrał sobie tutaj ścieżkę bardzo szeroką. Chciałby jeździć pod płotem, tak szybko jak Tomasz Golob. AJ kulturalnie zostawia mu tam miejsce. No i właśnie, co się zdarzy? Na pewno możemy być dobrej myśli. Nie powinno się zdarzyć nic złego Sebastianowi Ułamkowi. Zresztą Lee Adams będzie czyhał na błąd, raczej nie pokusi się. Ja myślę, że raczej Lee Adams czuwa tylko, żeby Sebastian jechał w miarę płynnie i cały czas do przodu, żeby dowieść to drugie miejsce. Seba, i to się udało. Seba jest w końcu pierwszy raz w tym sezonie. Wielki finał, wielkie brawa. Radość polskich kibiców, radość samego Sebastiana, małżonka, również Marzenka jest tutaj z Sebastianem, no i to są dla nich wspaniałe chwile. Również dla Lee Adamsa, który żegna się z podniesioną głową z cyklem Grand Prix. Trafia do... Jeszcze się nie żegna, bo jeszcze przed Lee Adamsem finał, który może wygrać. Przecież ja nie powiedziałem, że on pójdzie teraz już do swojego busa, do którego zaglądaliśmy. On jeszcze poświęci troszeczkę pracy przed najważniejszym wyścigiem. Finalista, uśmiechnięty Sebastian Ułamek, również Lee Adams. No a odpadli z jednym punktem, ten, który miał tutaj wygrać. Może nie w suglach, ale zapowiadał, że wygra. Andreas Jonsson odpada z jednym punktem, no i bez punktów odpada Kenneth Bier. Patrzymy na powtórki, proszę bardzo, Rafał. Patrzymy, no, to się nie wydarzyło poza akcją w pierwszym łuku. Bardzo dobry start ponownie Sebastiana, no i też dobry AJ-a. No te dwa skrajne tory są najlepsze, ale tutaj sprytnie wkleił się do krawężnika. Do krawężnika Lee Adams i wykorzystał to, że AJ gdzieś tam pojechał z pół metra szerzej, zostawił nieco miejsca przy krawężniku, no i przez 3-4 okrążenia popychał Sebastiana jakby do upragnionej mety, aby te drugie miejsce dowieść. No, szczęśliwy widzimy Lee Adams, awans do finału, świetna czapka. Bardzo poważnie jest przygotowany na tę zimę bydgoską. Zadbała o to nasza zaprzyjaźniona